Doda, dlaczego nie Dorota? Wiem, że nie lubisz, jak ktoś do ciebie tak mówi i zastanawiałam się dlaczego. Tu też trochę prywaty, dlatego że moja terapeutka uświadomiła mi, że silne emocje wywołuje we mnie tylko coś, co jest dla mnie ważne. Jeżeli mam na coś wywalone, to jakby spływa to po mnie. Więc dlaczego ta Dorota tak cię gdzieś tam ubodła, o może tak? Nie, bardzo lubię moje imię. Uważam, że w show biznesie powinniśmy z szacunkiem traktować swoje jakby pseudonimy artystyczne. I jakby cały czas mam wrażenie, że Polska niby jakby stara się być na poziomie wszystkich możliwych zagranicznych rynków, natomiast proste, elementarne zasady zapomina. Ja jeszcze nie przytrafiło mi się w życiu, żebym ja oglądała wywiad z Madonną i ktoś by do niej mówił po imieniu, albo z Lady Gagą. No po to są artystyczne pseudonimy, żeby je uszanować u artysty i żeby tak się do nich zwracać. Tak sobie wymyślił kilkanaście lat temu, takie ma alter ego i trzeba się z szacunkiem traktować do swojego, do swojej kreacji. Po prostu. Pytam o to, bo pewnie widziałaś, że na TikToku po prostu szaleje filmik, w którym mówisz, że kiedy ty się nauczysz w końcu, że jestem Doda, do Kuby Wojewódzkiego. Widziałaś to? Nie. Ale... Jeżeli Dorota odpowie właściwie, to dla tej osoby... Jezu, dlaczego ty jesteś taki tępy? Cztery literki, Doda. Czemu to robisz? No bo ja jestem, wiesz, jest pierwszy dzień... Musisz to podkreślać za każdym razem. Doda! Utwierdzasz mnie w przekonaniu, że jesteś coraz głupszy z dnia na dzień. No bo dokładnie... Ale w ogóle ja mam cały TikTok zalamytową. Tak? I co? No i tak, i ludzie się pytają, ciekawe dlaczego, więc ja chciałam im tę odpowiedź dać. Aha. No, odpowiedź jest bardzo prosta, to co powiedziałam.